Cześć, witam Cię w dzisiejszym projekcie Słowo. Dziś będę mówiła o Ewangelii według świętego Marka, rozdział 3, wersety od 13 do 19. Ewangelia ta mówi nam o momencie, w którym Jezus wybiera 12 apostołów spośród naprawdę gromady ludzi, spośród mnóstwo ludzi, którzy przychodzili, żeby Go słuchać, Jezus wybiera 12. W ogóle nie patrząc na jakąś hierarchię, Jezus nie selekcjonował tych ludzi, w sensie, że wybierał mądrzejszych, tych, którzy są jakoś szczególnie wierzący, bo poznajemy imiona tych uczniów i też znamy historię ich dzięki Biblii, ale do tego jeszcze wrócę. No, w każdym razie Jezus wybrał, można by powiedzieć, totalnie przypadkowych, ale też nie, ludzi, którzy łowili ryby, albo też nawet ludzi, którzy później się Go wyparli, którzy Go zdradzili. No i myślę, że na pewno Jezus miał tego świadomość i w pełni świadomie wybierał takich właśnie ludzi. Więc to mnie poruszyło tak na samym początku. I też bardzo mnie poruszyło to słowo, że Jezus przywołał tych, których sam chciał, więc Jezus chciał właśnie tych ludzi sam. Nie zostało mu to gdzieś z góry powiedziane, że wybierz tego, wybierz tego. Jezus wybrał tych, których po prostu sam chciał, w których widział po prostu swoich uczniów, którym później po prostu odda władzę nad całym Kościołem i w ich ręce złoży to, jak on będzie wyglądał. 12 apostołów, którzy byli nieidealni, dostali od Jezusa mnóstwo rzeczy. I właśnie słyszymy tutaj, po co tak naprawdę Jezus wybrał tych uczniów. Więc pierwsza rzecz, żeby mieli władzę wyrzucać demony. Więc Jezus ich wybrał, żeby dać im moc. To jest ciekawe, że nie wybrał ludzi, którzy już mają jakąś szczególną moc. Może nie wyrzucać demony, ale ale po prostu w czymś są jakoś szczególnie dobrzy. Jezus wybrał takich, którzy jeszcze jej nie mają, żeby im ją dać. Też ich wybrał po to, żeby mógł ich wysłać na głoszenie nauki. Więc to samo znów. Nie wybrał ludzi jakoś mądrych, którzy są bardzo inteligentni, żeby móc później ich nauczyć też swojego słowa i ich później posłać, tylko no na przykład weźmy na to tych rybaków, trochę się na nich wzięłam, ale byli super. W każdym razie nie wiemy, czy oni byli jakoś mocno wierzący, natomiast Jezus wybrał ich, żeby ich posyłać, żeby oni mówili ludziom o Jezusie. I ostatnia rzecz, dla mnie w ogóle niesamowita, że wybrał ich, aby z Nim byli, po prostu, żeby mieć przy sobie garstkę uczniów, którzy po prostu będą mu towarzyszyć w życiu. I to nam też bardzo pokazuje Biblia. I to mam wrażenie, że Jezus chciałby, żebyśmy byli tego świadomi, że w życiu Jezusa jest pełno miejsca dla Ciebie. Tak jak czytamy Biblię, to tam słyszymy o historii Jezusa, ale też bardzo dużo słyszymy historii samych tych uczniów, więc jest w Biblii mnóstwo miejsca, w Piśmie Świętym jest mnóstwo miejsca dla zwykłych ludzi, którzy byli nieidealni, którzy byli grzesznikami. Więc Jezus, Bóg, tak naprawdę nie wybiera tylko ludzi bez grzechu, takich jak Maryja, ale okazuje się, że wybiera też bardzo prostych ludzi, takich jak my, i daje im właśnie władzę nad Kościołem i później im powierza wszystko to, co ma.
Więc, no już tak kończąc, myślę, że Jezus chce ci powiedzieć, że wy jesteś ważny ty w historii Jezusa. No więc takie zadanie na dziś. Poczuj się właśnie jednym z tych 12 apostołów, którym Jezus udziela moc, których wysyła, żeby nauczali innych, żeby też po prostu z Nim byli. Poczuj się jak jeden z nich i tak spędź dzisiejszy dzień. A ja Ci już dziękuję i do zobaczenia. Cześć!